Cześć, jestem Robert Wróblewski, jestem fizjoterapeutą i zapraszam Cię na 35. odcinek poświęcony mięśniowi podłopatkowemu. Ale dzisiejsza treść nie będzie miała zbytnio nic wspólnego z kulinarnym aspektem łopatki, a raczej z mięśnią, który wchodzi w skład stożka rotatorów. Przyczepem początkowym tego mięśnia będzie powierzchnia żebrowa łopatki, a końcowym guzek mniejszy kości ramiennej. Mięsień ten w swoim przebiegu także przyczepia się do torebki stołowej, co będzie miało istotny wpływ na jego funkcję. Funkcją tego mięśnia będzie napięcie torebki stołowej oraz zwieranie powierzchni stołowych. Mięsień ten także pociąga ramię do retrakcji, a także przywodzi je i nawraca. I teraz łatwo zapamiętać, że ukrwieniem tego mięśnia będzie tętnica podłopatkowa, a unerwieniem tego mięśnia nerw podłopatkowy. Testem klinicznym dla tego mięśnia będzie na przykład bierna rotacja zewnętrzna, a w zasadzie to porównanie biernych rotacji zewnętrznych w prawej i w lewej kończynie. Zwiększona rotacja zewnętrzna ramienia będzie świadczyła raczej o utracie funkcji tego mięśnia niż o jego samym uszkodzeniu. Innym testem specyficznym dla tego mięśnia jest wykonanie czynnej rotacji wewnętrznej z ręką zgiętą do 90 stopni wbrew naszemu oporowi. I to chyba będzie wszystko na dziś, także jeżeli Ci się podobało, to kciuk w górę, subskrybuj mój kanał, znajdź mnie na Facebooku. Cześć!